Cześć, tu Bartek z Dzisiaj przed nami omówienie znanej niemieckiej marki, sklepu wysyłkowego, Canyon Na początku chciałem Was poprosić o subskrypcję i podziękować wszystkim tym, którzy już subskrybują mój kanał Jeżeli już subskrybujecie, dodajcie jeszcze dzwoneczek, będziecie widzieli powiadomienia o wszystkich filmach Różnie to jest z tym powiadomieniem YouTube'a Jak klikniecie dzwonek, jest większa szansa, że ono do Was dotrze jest to dla mnie bardzo ważne, jest to największa motywacja dla mnie w tym całym kanale, żeby ten kanał rósł w siłę a publiczność była coraz większa. Po to to wszystko robię, po to się dla Was staram. Ok, to jest Canyon, jest bardzo obszerną marką do omówienia. Oczywiście dzisiaj omawiamy tylko tak zwane rowery do startu wspólnego, czyli nie ma w nich rowerów czasowych, nie ma w nich rowerów gravelowych, przełajowych. Mówimy o rowerach na szosę. O takich klasycznych szosach, czyli aero, szosa wyścigowa, endurance, tak to tu jest podzielone w kanionie. Kilka słów o samej marce. Jest to model sprzedaży wysyłkowej ze wszystkimi ograniczeniami tego modelu. Czyli wyobraźcie sobie, że kupujecie rower od kaniona, po pierwsze, musicie go sami zmontować. Po drugie, on często przychodzi niewyregulowany, tak naprawdę i coś jest nie tak z hamulcami. Taki był przypadek mojego kolegi, który kupił za ponad 30 tysięcy złotych, 35 ponad. Aeroda CFS LX, No i był źle zamontowany pomiar mocy, pewien element i zapowietrzony kompletnie wpadająca klamka do kierownicy tylnego hamulca. No i w takim stanie dostajesz od nich. Nie mówię, że wszyscy w takim stanie dostają, ale to się może zdarzyć. W, no, w normalnym sklepie jest jakiś sprzedawca, jest serwisant. W klasycznym takim sklepie, no bo kanion też jest normalnym sklepem i generalnie to sprawdzi zanim ci wyda. Natomiast w Canyonie, no po prostu dostajesz tam gdzieś z montowni rower, w 80% zmontowany, taki jest ich model biznesowy. Jak to dalej wygląda? No w teorii, dzięki temu te rowery są tańsze. No to jest też historia związana ze mną, moją pierwszą szosą był kanion. także ja, ja, ja również zacząłem swoją przygodę od Canyona i... i z tym, że jak to wygląda z tym modelem biznesowym, Kaniona? Wygląda to w skrócie tak, że oni nie mają sprzedawcy na samym końcu, czyli to ostatnie źródło, które generuje marże, nie istnieje u nich, ale oni ci nie oddają całej tej marży, bo oni mają potężne wydatki marketingowe. To jest napędzona maszyna marketingowa, która wydaje sporo pieniędzy, robi to skutecznie, to też trzeba przyznać. Mają no, wielką gwiazdę, niesamowitą gwiazdę Matthew Pola. Mają po prostu relacje z GCN-em, jak wiemy, tam marka Canyon jest reklamowana non-stop, mają też wiele innych sposobów reklamowania tych rowerów, no są w tym nieźli, są w tym po prostu, trzeba przyznać im, że marketingowo ta marka jest mega ogarnięta i są naprawdę w tym nieźli. Ale tak jak mówię, no jak coś Ci się stanie z rowerem To czeka Cię samodzielne pakowanie rowerów w karton I odsyłka gdzieś tam do jakiegoś centrum serwisowego Taki jest finał tej przygody Nie tak jak w przypadku klasycznej sprzedaży Idziesz do sprzedawcy, zostawiasz rower i on się tym martwi Także up to you Co tam wolicie, komu jaki model pasuje Generalnie tak to w przypadku kaniona wygląda Dobra, przechodzimy do omówienia modeli Zaczynamy od Ultimata, ja miałem poprzednika Ultimata, także właśnie w taki rower przycelowałem na początku swojej przygody z szosą Jest tych Ultimatów trochę, zaczniemy od najwyższego modelu Jest to model CFR to, są, to jest ten model, który przez krótką chwilę był Jednym z najwyżejszych rowerów szosowych na świecie Jak widzicie ceny tych modeli są bardzo wysokie CFR-a, bo to jest ich najwyższa specyfikacja roweru I... Mówimy tu wtedy o naprawdę sporych pieniądzach do zapłacenia. Nie będziemy oczywiście omawiać wszystkich rowerów, bo jest tu ich tyle, że to się po prostu w głowie nie mieści. Omówmy sobie po jednym z każdego rodzaju. Tutaj trafiło na mega wyposażony rower. I taka, popatrzcie na tą ramę, przyjrzyjcie się jej. Czy ona wam czegoś nie przypomina? Zobaczcie na ten model roweru: to jest Giant TCR Advanced. Popatrzcie sobie teraz na te dwa modele, jak podobne te rowery są do siebie. Zwróćcie uwagę na podobieństwa w widelcu. Zwróćcie uwagę na mega podobny węzeł podsiodłowy. Mam nadzieję, że widzicie to wszystko. Porównuję Wam Gianta TCR TCR -a i Canyona Ultimate. A. Także kiedyś już zauważyłem podobieństwo tych dwóch rowerów. I chciałem wam podzielić się z, was, z wami tą obserwacją. Yy, tyle. Bez komentarza. Po prostu są do siebie podobne, nic więcej. Yy, ok. Yy, dobrze, popatrzmy na ten rower. No, niezintegrowane linki. Na pewno ten rower też waży bardzo mało, bo jest używane tutaj włókno, które. Po prostu robi taki, taki efekt w tym rowerze Czyli mamy tutaj bardzo lekką ramę, ona tutaj waży naprawdę niewiele Mamy bardzo lekką grupę, bo jest tu Campagnolo Super Record TPS I mimo takiego wyposażenia ten rower nie jest jakiś koszmarnie drogi Waży 6,29 kg, kg Czyli to jest prawie liga etosa Speca z naciskiem na prawie i zintegrowany kokpit, ale mimo tego, no zerknijmy jeszcze na tą fotę. No są, mamy tutaj kable y hamulcowe puszczone na zewnątrz, ok. I jeśli chodzi o wyposażenie, no y rama z najgrzejszego włókna y i Super takie wykonanie jeśli chodzi o, o detale, no bo przy takiej, przy takiej cenie ramy zazwyczaj można się tego spodziewać Jak jest z, z trwałością tej ramy i kompozytów wykonanych z niej przez Canyon'a to różnie może być Bo czasami im się to nie udaje, ale to przejdziemy do nich do tego później, nie chcę się tu nad tym za bardzo pastwić I jeśli chodzi o komponenty, no to mamy tutaj tak jak widzicie Campagnolo Super Record 12 w elektroniczne Koła PRC DT Swissa Daikat Monscha Serai, czyli najwyższy model kół takich climbingowych od DT Swissa. Bardzo lekkie koła pod Oponę, świetnej jakości, ale bardzo też takie no, typowe na wysokie góry obręcze, czyli 24 mm wysokości i bardzo bardzo niska waga połączone z oponami Schwalbe Pro One TT i super lekkimi dentkami no, cały ten rower musi być tak dopracowany jeżeli celujemy w taką wagę jaką tu Canyon pokazuje i teraz jeśli chodzi o geometrię tego roweru mamy tutaj mamy tutaj kilka rozmiarów raz 2 3 4 5 6 Generalnie Kanion twierdzi, że tam większość osób jest w stanie sobie coś w kofercie kaniona znaleźć. Jeśli chodzi o wzrost, i podaje tam taką rozpiętość, że się aż głowa boli. Zerknijmy na rozmiar XS, bo to jest mój rozmiar w Canyonie. Jak prezentuje się Ridge do stack 522, jeśli chodzi o Stack i 378. No, 1,38. Także, no, tak w środku stawki, powiedzmy. Jest to już rower sportowy, jak najbardziej. Nie jest to żaden endurance, absolutnie. I tutaj, przy, 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 przy okazji omawiania filmu o Giantcie wspominałem Wam o, ty, o, tych, o tych takich nowoczesnych wymiarach w geometrii. O tych pełnych ro, wymiarach stack, czyli do klamki. Do miejsca, gdzie trzymasz rękę. Także no jest to nowo nowość. Tutaj w ofercie kaniona, to ułatwia. Jeżeli potrafisz sobie to zmierzyć, to na pewno ułatwia. Długość górnej rury 529, wysokość główki 107, no ale tak jak Wam wiele razy mówiłem, sama wysokość główki przy tym, jak dzisiaj są budowane rowery, niewiele wnosi. Czyli długość górnej rury taka umiarkowana, no 535 to jest taki bardziej standard w tych rozmiarach mniej więcej, ale tak jak mówię, za chwilę jest trochę większy rozmiar, ale on już ma 543. Różnie to się u producentów układa, zawsze liczą się proporcje tych wymiarów wobec siebie. 71 stopni kąt główki, z czego wynika taki kąt główki w małym rozmiarze? Z tego, że zależy producentowi na tym, żeby nie występowało zjawisko tu overlap. Jeszcze chcę sprawdzić dla Was bazę kół, przekrok jest ok 748 mm, czyli to ułatwia po prostu staniecie z ramą między nogami. W geometrach takich z mniejszym sloppingiem różnie z tym bywa, powiem Wam. Szczególnie u osób, które mają troszeczkę krótsze nogi, dłuższy tułów, to może wyglądać różnie. 988 mm, troszeczkę dłużej, no jednak nie jest to jakaś super krótka baza kół. Ale powiem Wam, że miałem okazję jeździć na różnych długościach tego, tej bazy kół, i te skrajnie krótkie powodują, że rower jest nerwowy. Nawet kiedyś z jednym z kolarzy zawodowych miałem okazję objazd jakiejś trasy jechać, i on sam się go zapytałem: Jak tam się na jego rowerze jeździ? Mówi: Wszystko jest ok, tylko żeby ten rower miał o centymetr dłuższą bazę kół. Nie? Czyli pewnie chodziło mu o stabilność tego roweru. Z kolei te powiedzmy, z bazą 975 no, wchodzą w zakręt same Nawet nie wiecie kiedy już wchodzą Także tak to wygląda w przypadku tych rowerów Czyli powalająco niska waga Geometria taka rozsądna bym powiedział nie przegięta w żadną stronę I tutaj jeszcze jedną rzecz w sumie ważną G literka i już Wam ją sprawdzę. Długość rurek łańcuchowych jest 415 mm, tak jak mówiłem. I stąd się bierze ta dłuższa baza kół. Czyli ten rower w ogóle jest jak na sportowy rower, to generalnie dzisiaj maksem jest 410. 408 jest również stosowane. A co, taka ciekawa informacja dla Was: ta wartość ma swój dolny limit, i to określony przez producentów o sprzętu. Ona ma swój dolny limit. Poniżej tego limitu, jeżeli byś skracał w nieskończoność, po prostu ścisnął ramę, nie wiem, zrobił takie miejsce na koło i tak dalej, yy, przestanie działać napęd. Po prostu. To jest geometrycznie niewykonalne, żeby napęd przy takich yy, parametrach działał. Ok, także no EP, yy, pod, podsumowując, Ultimate CFR yy, Disk EPS, yy, bardzo lekki rower, nie najlżejszy, ale zaliczający się zdecydowanie do najlżejszych. Super komponenty. No Campagnolo Selitalia z tego co tu widzę. Taki SSLR DT Swissa Koła, fantastycznej jakości. Rower typowy na podróże po przełęczach alpejskich, tam się sprawdzi on najlepiej. Ok, to teraz weźmiemy sobie coś z bardziej przyziemnych tematów. Weźmiemy sobie innego Ultimata. Ta strona jest mega rozbudowana i to ma swoją przyczynę. To ma swoją przyczynę. Przyczyną jest bardzo prosta sprawa. Firma Canyon nie ma z wami innego kontaktu niż przez tą stronę. Dlatego na tej stronie jest materiałów razy 5 w stosunku do klasycznych producentów jak Specialized nie wiem Orbea czy, czy, czy tam Merida czy obojętnie który czy Giant. Oni muszą wszystkie informacje, które chcą Wam powiedzieć, zawrzeć na tej stronie. Także to nie jest taka prosta sprawa załadować taką masę informacji, tak żeby klient był. No i tak pewnie klienci jeszcze mają dziesiątki pytań do nich, i to jest taki model sprzedaży. To są pewne wyzwania i nic z tym nie zrobisz. Ok, może zejdźmy tutaj trochę, żeby poszukać w jakimś fajnym malowaniu. O, ten jest bardzo ładny. Aż mi się spodobał tylko ten force. No ale okej. Okay. Dobra, pójdźmy w coś takiego. Czy tu jeszcze coś tańszego znajdziemy? Są tańsze propozycje, ale jak ma być coś ciekawego, to może, okej, okay, może, no dobra, ten. Dajmy szansę temu. Jak widzicie, wybory robią się na żywo. Co my tu mamy? Koła zipa. Napęd od srem SRAM Sren Force Access Itap, e 28 tysięcy złotych, czyli dalej bardzo drogi rower, dalej bardzo wysoka cena, ale tak wyposażony rower od tradycyjnego brandu kosztowałby z 35 tysięcy spokojnie, jak nie lepiej. I zobaczmy, jak to tutaj wygląda: 759 waga CFSLX 8, limitowana edycja ze specjalną grafiką. Za, zaprojektowaną przez tutaj jakiegoś fotografa wynajętego przez caniona i no, bajeranckie sprawy związane z tymi zdjęciami, czyli może i dobrze przycelowałem w ten model, bo jest to naprawdę coś ekstra. Jest tutaj parę takich informacji. Yy, które możecie sobie przeczytać, co zamieszczony przez producenta. Oczywiście, wszystkie, ramy, wszystkie yy, yy, produkty kaniona są certyfikowane przez, yy, przez UCI. I patrzmy dalej, jak to jest wyposażony rower, żeby te szczegóły trochę poznać, bo no, po to w sumie się spotykamy tutaj dzisiaj. Yy, no, grupa, tak jak wam mówiłem, jest Ramforce Etap Access. Yy, szybkie koła karbonowe ZIP 404. Z Zipem teraz jest tak, że oni po prostu zrobili sporo zmian tam w swoich, w swoich typoszeregach I zmienili też piasty No i trzeba po prostu, nie no trzeba mieć obsługę gwarancyjną na to Inaczej bym tego w życiu nie kupił, bo różnie może być Okej, okay. 12 biegowa grupa z siodło od Selitali Na magnezowych prętach Widzę, że kanion współpracuje z Selitalią Jeśli chodzi o geometrię to zerknijmy tylko czy tu się coś zmienia nie zmienia się nic, czyli mamy to samo jeśli chodzi o geometrię, czyli aerodynamiczny rower. On nie miał poprawianej ramy jakoś specjalnie aerodynamicznie, ona jest taka jaka była, ale w teorii, przynajmniej, powinien być to rower bardzo taki energetyczny, sztywny. Poprzez to, jak jest ustawiona linka, rurka łańcuchowa, która wiąże się w, tutaj w węźle podsiodłowym z rurą górną i z rurą podsiodłową, to jest sztywne rozwiązanie. Takie, powiem, dynamiczne. Tak naprawdę, jeśli chodzi o stronę roweru i aerodynamikę, to ogólna uwaga jest taka, że więcej efektu robią koła, niż sama rama. I tu mamy, no, 404 od Zipa, czyli produkt aerodynamicznie sprawdzony. Natomiast rolą roweru i rolą waszą, jeżeli chcecie być naprawdę szybcy na rowerze, jest ułożyć wasze ciało w aerodynamicznej pozycji. Ja mam w klubie kolarza, który pozycja aerodynamiczną ma dopracowaną do, naprawdę do końca i on dzięki temu potrafi jeździć bardzo sprawnie, bardzo szybko, wygrywać wyścigi szosowe i jest po prostu przekocurem. Tak Kamil mówię o Tobie. Okej. Okay. <grym> dobra. Jedziemy dalej. Tu mamy rower na tarczach i jeszcze bym poszukał może coś tańszego, jakby się dało znaleźć, ale nie. No dobra, omówmy sobie ten rower. To jest taka przyzwoita cena i 12 800 zł, fajnie wyglądający, taki steltowa stylistyka Canyon, tak jak Wam mówiłem jest bardzo podobny do rowerów Giant TCR, ma różnice w geometrii, jak zestawić ze sobą tabelę to naprawdę te różnice jakieś tam są. A oczywiście muszą być, ale są co do konstrukcji, przynajmniej sam ten węzeł podśródłowy jest bardzo podobny i troszkę podobny jest widelec, ale jakbyście popatrzyli w szczegóły, to one się od siebie różnią, także to jest tylko pozór Ok, 12800 zł. Co dostajemy za 12800? Zobaczmy przede wszystkim, tu Canyon nas zarzuca zawsze informacjami wszelkiego rodzaju, 757 na tarczę. Lekka rama, no, CFSL pewnie ciężki nie jest, ja tu stawiam na okolice 1000 gramów, yy, może kiedyś znajdę, jakiś, yy, znajdę jakiś, jakąś informację szczegółową o tym. Ten węzeł podsiodłowy jest zrobiony tak naprawdę, żeby dodać sztywności temu rowerowi, a yy, powiem Wam tak, że ja, jeśli chodzi o przyjemność jazdy, ja osobiście to co jest prawdziwą porażką w rowerze To jest rower z miękkim tyłem Ja już to wiele razy mówiłem Miękki przód jest niebezpieczny Ale miękki tył zabiera Ci przyjemność z jazdy No po prostu te depnięcie Czujesz, że koło się wygina A nie, że jedziesz do przodu Ja miałem niestety nieszczęście Jak zaczynałem tą całą przygodę z rowerami szosowymi Miałem parę używek I z tymi używkami często było tak, że one najlepsze lata miały już za sobą I niestety jeździły jakby chciały, a nie mogły yy, Tak jest Okej, okay, no także ten rowerek na takim wyposażeniu i z taką ceną na Ultegrze jest OK, To nie będzie jakaś super, najtańsza propozycja. Właśnie o tym Wam mówiłem, że ten, ta firma nie oddaje Wam całego tej, tego, tej, tej ostatniej marży, marży dealera, którą inne firmy muszą uwzględnić w swoim całkowitym koszcie roweru. Nie robią tego i mimo, no, po prostu to widać po tej cenie. Bo w tych pieniądzach są propozycje na rynku rowerów na tarczowych hamulcach i na Ultegrze. No, są takie propozycje. I zobaczmy tutaj jeszcze na wyposażenie. Jeśli chodzi o koła, to jest DT Swiss P1800 Spline, czyli markowe koło od DT Swissa siodło, jak tutaj się to powtarza, tym razem jest to SLR BOOST SUPERFLOW S MANGANEZE i linkowa grupa Ultegra, świetnie działająca grupa, bardzo lubię na niej jeździć, nie wiem, mam jakiś sentyment do grup mechanicznych przesiadłem się w końcu na elektronikę, chociaż teraz sprzedałem ten rower z elektroniką, ale Pewnie kupię następny i też, będzie miał elektronikę. Natomiast dobrze wyregulowane Shimano na lince chodzi fantastycznie. To jest wielka przyjemność z jazdy. Ja lubię ten klik, lubię to analogowe czucie tej grupy, bardzo mi to pasuje. Tutaj jeszcze ważna informacja, że jest ta sztyca VCLS, która tłumi drgania. I to też jest informacja dla was istotna, bo też sposób mocowania tej sztycy Powoduje, że tutaj nie będzie problemów ze zjeżdżaniem siodełka czy z jakimiś takimi innymi historiami. Jest to niezawodne rozwiązanie. Canyon, jak ognia, unika tematów, które są problemami gwarancyjnymi, bo on wie, jak to u nich wygląda jaki model za tym stoi, jakie to są koszty także to jest pozytyw tej marki, bym powiedział, chociaż ja osobiście na kaniona nawet nie patrzę, jak szukam nowego roweru ale jest to marka, która na pewno swoje zalety ma tu jest dużo tej niemieckiej logiki. Yy, takiego rozkminiania tematów i, I wygląda to wszystko Fajnie I przystępnie w pewnym sensie Bo też nie do końca są, są naprawdę marki, które produkują jeszcze taniej Mimo tego, że mają klasyczną strukturę sprzedaży To tylko zawsze świadczy o tym, że jednak yy, Jak to po prostu jest zbudowane Jak wyglądają te wszystkie proporcje Czyli 7,57 yy, 12,800 zł I dostajesz karbonowy rower na Ultegrze W dobrej wadze Na markowych kołach Linkowa grupa od Ultegry, markowe siodło Selitalia yy, i szkarbonowa fajna sztyca VCLS Canyona. Yy, Klasyczna budowa do bólu roweru. Integracja linek tylko w ramię, tu z przodu nie jest nic zintegrowane yy, i yy, tak się prezentuje Ultimate CFSL. Czyli mamy omówione z trzech zakresów kaniona Ultimate rowery CFR, CFSLX i CFSL oraz CFSL na szczęce, także tak naprawdę cztery rowery. I w ten sposób się to tutaj przedstawia. Dobra, jedziemy dalej. Endurace I co? Zaczniemy może od roweru dla kobiet. Tym razem. Endurance Women jest to odpowiedź na coraz większą ilość kobiet jeżdżącą na szosie miałem taki kurcze zabawną dosyć sytuację bo na wczasach na Majorce poznałem taką kobietę, Belgijkę przyjechała tam z córką i z żoną sobie siedzimy i tam coś zagadujemy bo ona widziała, że ja codziennie z rowerem wychodzę gdzieś z hotelu i za 3 godziny wracam. No i tam zaczęła się bajera, jak to wieczorem na takich czasach. No ona mówi, że trochę jeździ tam, nie? Ogólnie ma taką ekipę w Belgii. Ja później na strawie namierzyłem, że ona mieszka po francuskiej stronie, jest już rubę, Krótko mówiąc, ekipa to się okazał klub, taki dosyć solidny, lokalny. No i tutaj w niedzielę patrzę, ta kobieta. Jedzie ze swoją ekipą na ustawkę. Ona miała około 52-3 lat, powiedzmy. Średnia 700 metrów w pionie, 80 km. Także tak to jest z tymi kobietami. Mogą zaskoczyć. Ok, przechodzimy do rowerów dla kobiet. Jak widzimy od razu takie malowania sugerujące przed, no, przeznaczenie, dla kogo to w ogóle jest. W takich kolorkach, które mogą się Panią spodobać, no weźmy obojętnie jaki rower, może na tarczach i na stopiątce, czy na tygrze. weźmy coś takiego. Entry, naprawdę, niech będzie to rower mega tani. Niech nie będzie, że na road racingu są tylko grube fury analizowane, omawiane i testowane. Bierzemy ten rower. Wrzosowy kolor, dobrze mówię. To wygląda jak wrzosy. No właśnie sobie przypomniałem, że muszę jechać na największe wrzosowisko w naszej okolicy w Borach Grawelem, Zobaczyć, jak ono pięknie wygląda od tej porze roku. Dobra, 6200 zł. I przeczytajmy, co tutaj w tym rowerze nam się oferuje za takie pieniądze. Ja tak jak mówiłem, nie, nie skupiajmy się zawsze. Jak zaczynamy jakąś przygodę z rowerem, to nie musi być od razu super, hiper maszyna wyposażona nie wiem we wszystko aluminiowa rama, ale bardzo ładnie zrobiona zobaczcie jak pięknie jest odwalony ten widelec no jest to wypolerowane spawy, wygląda to naprawdę atrakcyjnie, ja miałem raz test roweru z tej gliwickiej firmy Velo, jak zobaczyłem jak jest wyspawany suport, Boże to jakby ktoś za karę to spawał, naprawdę to jest z rzeźnia, takie taki standardy totalne niechlujstwo, także to wygląda super elegancko i ok, 914 waży to trochę waży, trzeba przyznać. Ale no, jeżeli chcemy się przekonać, czy nam coś się podoba, czy nie podoba, to uważam, że to będzie niezły rower. Płaska górna, górna rura to dodaje sztywności zawsze yy, takiej konstrukcji. To wynika z przekrojów poprzecznych takiej, takiej rury i, i wygląda to nieźle. Yy, widzę, że niestety chyba jest tu aluminiowa, ru, aluminiowa sztyca. Tak przynajmniej wygląda. Na zdjęciu taki, taka faktura jak aluminium. No dobrze, ale mamy super atrakcyjną cenę. Przyzwoity napęd, który nie będzie Wam problemów sprawiał. Kółka DT firmowe Tiagra 4700, jeśli chodzi o tylną przerzutkę w GS-ie, jeśli chodzi o długość wózka i 11-biegowa Tiagra. No to jest już jakaś tam kultura pracy zapewniona. I ciekawa rzecz dla kobiet, dla dziewczyn. Aha, w ogóle pozdrawiam moją. No, mojego. Jak to się mówi, jeśli chodzi o kobietę? Moją Wickę? Przecież to jest jakiś dziw, dziw, dziwoląg słowny. No to w takim razie koleżankę z Płońska, jak dobrze pamiętam. Która prosiła o omówienie kaniona, a ja, że jest dziewczyną. To proszę bardzo, coś dla Ciebie. I zobaczmy. Już Ci mogę powiedzieć, jak wyglądają proporcje tego roweru. Yy, które będą decydowały o tym jak Ci się będzie jeździło yy, to już mówię z góry, że jest to rower, który będzie umożliwiał bardzo wyprostowaną pozycję, czyli spokojnie sobie poradzi na tym nawet taka początkująca kolarka yy, już patrzymy już 524 bardzo krótki reach 1,50. No to jak na szosę, to masz pozycję jak na gravelu. O, krótko powiem. Yy, spoko. Także ładny rower. Yy, nie jeździłem nigdy na takich rowerach. Nie mam pojęcia, jak one jeżdżą. Yy, ale wygląda to wszystko przynajmniej wizualnie nieźle. Tak jak też wspominam, Canyon się bardzo stara, żeby to tak wyglądało, bo innego kontaktu z wami nie ma. Yy, I taka aluminiowa rama. Yy, na początek przygody z szosą, w mojej ocenie, jest ok, spodoba ci się, to przyjdzie czas na drugi rower, ten się sprzeda, kupi drugi i tyle. Wygląda to efektownie na pewno, bo takie rzeczy jak rower, dla nas amatorów, też muszą jakoś fajnie wyglądać, żeby zachęcały do skorzystania, bo jak rower wygląda tragicznie, po pierwsze, nie, nie tworzy się jakaś relacja jeździec, kolarz, rower która jak się stworzy, to też jest fajnie, bo ja na przykład miałem taką najlepszą relację w życiu z jednym z moich MTB-ków, z S-Worksem, yy, Specializedem, yy, stamp jumperem. Po prostu mi się łza w oku zakręciła. Pamiętam, gdzie go przypakowywałem, w manufakturze w łodzi, wysyłając go do klienta. No po prostu bardzo to przeżyłem i, i faktycznie wtedy jeździ się fajnie, czujesz tą jedność, jest super, nie? Ale to się nigdy nie stworzy, jak ten rower ci się nie będzie podobał. Dobrze, i żeby nie zostać tylko przy takiej propozycji, to weźmy jeszcze coś takiego bardziej premium. Weźmy coś może na karbonie, na linkowej grupie. A może przycelujmy w to. DI2 otrzymano. Dobra, 17 tysięcy Rowery są niedostępne. Jak widać, to tutaj od razu mówię, że jest jak jest. Zmienimy sobie kolorek na coś fajniejszego. I. Jeśli chodzi o geometrię to będzie tak samo Jeśli chodzi o wyposażenie to mamy Ultegrę Di2 8070 na tarczach Zobaczmy co tu jest jeszcze Continentala opony z jasnym bokiem Pewnie przy takich pieniądzach to już będą GP5000 Zaraz zobaczymy jak to jest tam wyposażone Tak jest, Ultegra 8070 Spliny 1800 DT koła markowek, z którymi nie powinno być problemów Brak integracji linek, ale to jest cecha tej serii ogólnie i korba Ultegry. No, wygląda to wszystko fajnie. Geometria jest taka sama. Zerknijmy jeszcze, bo tu gdzieś jest ta informacja o wadze tego roweru 788. Tutaj dodają do tej wagi istotnie koła. Ale okej, okay, no 7,88 no uwierzcie mi, wszystko co poniżej 8kg na szosie waży na tarczach jest ok. Jest naprawdę fajnie, nie, nie czuję się tego, zawsze można upgrade'ować takie kółka Choćby skorzystając z oferty Evan Lighta, czyli partnera tego kanału Gdzie wrzucając tutaj koła Evan Lighta 38 Spokojnie schodzimy poniżej 7,5 kg. Oczywiście pamiętajmy, że te wszystkie wagi podawane są bez pedałów. Także geometria przygotowana dla kobiet. Tu są też szersze siodełka, węższe kierownice. Kobieta będzie się czuła naturalnie na takim rowerze. Będzie miała wygodę, a ja zawsze powtarzam, że na pierwszym miejscu jest wygoda i dopasowanie roweru, a na drugim dopiero sam rower Jaki to jest tam rower, czy ma takie przerzutki, czy inne, ramę taką, czy śmaką To wszystko musi najpierw do Ciebie pasować, czyli mieć dopasowaną geometrię Oraz być też dopasowany budową do Twojej postury, no jak, tak jak ja ważę sporo Ja muszę mieć sztywny rower, bo inaczej to będzie po prostu katastrofa, ja mam kolegów, którzy jeżdżą na rowerach lat 20 i oni nawet nie wiedzą co to znaczy, że coś nie jest sztywne, ale to się bierze z tego, że ważą 68 kg i dlatego to też jest istotne. Dobrze, także rower dla kobiet mamy omówiony i zobaczmy, co my tu mamy kolejnego. Rowery Aero, nowe, nowe rowery Aero Nowa seria Aeroad. Tu jest pewna kontrowersja z tą serią. Muszę Wam to powiedzieć wprost. Najwyższym modelem tej serii jest rower Aeroad. Tu widzimy Matthew van der na mecie Flandrii. Czas jakiś później Matthew na wyścigu złamał kierownicę w tym CFR, o ile to był CFR, bo tego tu już się nie dowiemy ale no załóżmy, że był, złamał kierownicę, po prostu w czasie wyścigu kierownica trzasnęła, to był ten wynalazek kaniona, który pozwalał na rozszerzenie kierownicy o 40 mm, oni nie wycofali jej z produkcji, tam musiała być jakaś wada, która została wykryta, ludziom szybko powymieniano te kierownice, ten klien, kliencki serwis kaniona jest na poziomie, także... Przynajmniej na to wygląda na podstawie tej rzeczy, nie, nie oceniam całości. I on miał tą kierownicę uszkodzoną i on już później na tym rowerze, później był wyścig, pamiętam, yy, i widziałem go, gdzie można było zobaczyć, że kable są na wierzchu. To była wyścig po szutrach we Włoszech. Yy, I na tym finiszu było takie zbliżenie, jak pod tą górę jechali, i tam te kable pod ramą po prostu były. Czyli to już nie był ten CFR, tylko musiał to być CFSLX i to poprzedni model, podejrzewam. I podobnie w tym roku na Paryż Rubé, Matthew nie jechał na najwyższym modelu producenta. Z jakichś powodów uznano, że ten rower nie ogarnia, i dano mu inny rower. Ewidentnie z kablami na wierzchu. Ja już nie patrzę na to, że zmieniono kierownicę, bo kierownice na Paryż Rubé zmieniają generalnie wszyscy. Każdy chce mieć okrągłą kierownicę, żeby był dobry chwyt w topach. I po prostu jechał, zobaczcie sobie nagrania z Paryżu Roubaix. Matthew Vanderpool nie jedzie na modelu CFR. Jedzie na prawdopodobnie, ja dom, domniemywam, że jedzie albo na podstawowym modelu, to byłby szok, albo jedzie na cfs z poprzedniej kolekcji, który, który nie miał tego rodzaju problemów i był, miał inne problemy, ale akurat nie tutaj. I, no i taka jest historia z tym rowerem i z, i z tym całą serią CFR, że no, ich flagowy, yy, flagowa osoba, która reklamuje tą markę nie jeździ na najwyższym modelu. No, dla porównania yy, Sony Colbrelli, yy, który fenomenalnie jechał, to inaczej się nie da tego nazwać, mądrze, inteligentnie, na miarę swoich możliwości. Po prostu robił wszystko, żeby dojechać do tego, do tego toru w Paryż śrubę i jechał na seryjnej Meridzie reaktor. Seryjnej. Zmienił tylko kierownicę. I no, Ale to wiadomo, to jest Merida jest producentem, a Canyon jest takim powiedzmy, firmą, która składa te rowery z komponentów dostarczanych jej przez inne firmy. Tu Canyon sam w sobie nie produkuje nic. Okej okay. i przechodzimy do. Do tego roweru. No tutaj Canyon twierdzi, że ten rower można przystosować generalnie do każdego kolarza. Sprawdziłem, jak to jest. Nie jest źle z tą geometrią. Nie jest to geometria jakaś ekstremalna. Mam wrażenie, że tu zaszły pewne zmiany na przestrzeni lat w Canyonie. Tak wygląda ten CFSR. I zaraz Wam przejdę do, do omówienia. Do omówienia ym, geometrii tego roweru, czyli AeroDA czyli AE od kaniona, yy, a wcześniej sobie ją przeanalizowałem delikatnie we własnym zakresie yy, i powiem Wam, że no, nie, jest, nie ma tragedii. Absolutnie nie ma tragedii, yy, już przechodzimy. Yy, waga CFSLX 7 77, yy, CFSL-a 78, oczywiście w najwyższych wersjach kokpit zintegrowany w, jest w cf w cf w CF-SL jest klasyczny kokpit z zewnętrznym prowadzeniem kabli, właśnie takie jak widać było w tym roku na parę szrubę napęd, no klasa World Tour, czyli najwyższe grupy napędowe jakie tu widzicie do wyboru są i wypasiona elektronika w SLX, a tutaj już pewnie będą inne grupy, Ultegra i 105 w tym sl -u. Pomiar mocy zintegrowany tutaj w napędach w napędach Srema mamy yy, tutaj dostępny pomiar mocy yy, w S yy, i po prostu w najtańszej wersji jest on niedostępny. Yy, dobra, Metio Wanderpool to jest jakaś limitowana edycja na Canyona ogromne pieniądze 47 tysięcy złotych. No to sobie zobaczmy jak taki rower jest wyposażony Piękne koła DT Swissa, to jest wielka zaleta zawsze Pamiętajcie, że to są jedne z najlepszych kół na świecie w tej chwili DT Swiss na moich oczach przeszedł ewolucję Od czasów przeciętnego dostawcy kół Ale zawsze byli wybitni w piastach i w szprychach No ale przeciętnego dostawcy kół jeszcze 8-10 lat temu Do jednego z liderów tego rynku A niektórzy uważają, że to, są jedne, że to są po prostu najlepsze koła na świecie Ja na takich kołach jeżdżę na co dzień na ceramicznych piastach, jak wiecie, tam widzieliście je wiele razy. No, zero uwag. Naprawdę się fajnie na tym śmiga. Yy, kolor roweru Matthew Vanderpool Special. Yy, waga, no to tam była już wcześniej podawana, 730. Yy, tutaj yy, canyon daje ci możliwość jakieś 724 nawet. Yy, mamy tutaj Duraysa, jeśli chodzi o grupę napędową. Fajne takie napisiki, jakieś tam porobili. Let, let the legs do the talking, niech przemówią nogi. Po prostu yy, mamy tak no, piękne takie logo z przodu. No, na pewno ludzie się jarają takimi rzeczami i to kupują. W Europie Zachodniej, kupno takiego roweru jest w zasięgu części ludzi. Na pewno u nas również tak naprawdę. Dobra, co my tu mamy? DT Swiss ARC 1100 Die Cat, czyli najwyższy model aerodynamicznych kół z aerodynamicznymi piastami. To jest bardzo fajny gadżet. Przewężenie takie na środku Durace 9200 z pomiarem mocy, czyli dla mnie obecnie, no na pewno napęd wyznaczając jakieś tam standardy. Czy nie miałem okazji jeździć na tych nowych grupach, ale jak się przejadę, to na pewno Wam o tym powiem. I też planuję film o tych nowych grupach. Mam do tego materiały już zgromadzone. Cockpit CP18, i to jest ta najnowsza generacja, zaprojektowanych, i tak dalej, których można. Regulacja wysokości i szerokości. teraz to jest jedna bardzo ważna rzecz, jeśli chodzi o to całe omówienie Tutaj ta wysokość jest ograniczona. Regulacja wysokości, nie możesz sobie podnieść kierownicy o 40 mm do góry. Stąd taki ważny dobór ramy i ważny dobór stajęcie w prawdzie samemu przed sobą, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o twoje możliwości. OK, aerodynamiczna sztyca odkaniona. Yy, I geometria, zerknijmy na geometrię yy, Nowix SC, czyli tu w tym moim rozmiarze, no właśnie tą geometrię sobie oglądałem wcześniej, kąt główki 71,5, yy, rurki łańcuchowe 410, czyli już zostały one skrócone, baza kół tym samym spadła, czyli 977, 521 stack, 378 reach, no to jest krótki reach powiem wprost. W następnym rozmiarze jest już kosmos, bo jest 390 i już Wam mówię, jak to wychodzi. Jaka wartość? 1,38%, no czyli tak, 1,378%, czyli 200 dwie setne, dwie setne powyżej tam 1,36, 1,35 i takich wartości super ekstremalnych. No, taka jest, taką geometrię proponuję dla tego roweru, czyli taką powiedzmy niezmiażdżoną. Jeszcze fajnie, że nie idą w jakieś ekstrema, to nie jest zły pomysł moim zdaniem. I zobaczmy jeszcze na jedną rzecz. Na bazę kół, jak to wychodzi przy takim skróceniu linek łańcuchowych, 977 mm. No, to już jest dosyć krótko, to jest zwarty rower, który będzie super skręcał i no, Aeroad nie jest rowerem dla każdego, to chyba sobie zdajemy z tego sprawę. Yy, ok, czyli to była ta najwyższa seria CFR, najlżejsze włókno karbonowe, waga poniżej 7,30, yy, kontrowersyjny dosyć kokpit, który się Matthew Vanderpoolowi na wyścigu złamał. Ciężko jest określić na ujęciach takich z wyścigu, czy on go dalej używa, ale poprzez to, że widać niezintegrowane linki, to jasną sprawą jest to, że nie używa tej ramy No to to mamy jasne. To tak jak mówię tutaj GC, boże, Canyon jest wspierany jeszcze przez inne media w marketingu GCN, tak jak wam mówiłem, no chociażby, i no oni po prostu idą szeroko, jeśli chodzi o marketing, tak przypominają trochę nawet Red Bull'a. W tych tematach i jeszcze zerknijmy na niższe serie. Ja pominę tą serię CFSLX. A zobaczmy serię CFSL, czyli serię, która po prostu jest najbardziej przystępna cenowo. To, co w kanionie jest dosyć taką sporą zaletą, to jest jedna konkretna rzecz: w kanionie. Macie przeważnie niezłe koła, firmowe, niezłe koła, nie ma tu jakichś cudów, nie wiadomo jakiego pochodzenia, które ciężko w ogóle ogarnąć, co to się w ogóle, skąd to się wzięło i mamy po prostu możliwość kupienia roweru z firmowymi kołami, jak nie Reynolds, to Campagnolo, to DT Swiss, same takie marki ogarnięte, które no po prostu wyglądają i jest szansa, że jadą dobrze. No, weźmy sobie taki tańszy rower Aero 16200. To, co jest w kanionie, jeszcze jedną taką istotną różnicą w stosunku do sprzedawców takich normalnych, to że z tymi sprzedawcami można rozmawiać. Możesz iść, może dostać upust. W normalnych czasach upust jest standardem. Nikt nie płaci. Ja nie znam osób, które płaciły 100% cenę za rower. No, nie znam. Te opusty są mniejsze, większe w zależności od marki. Tu się nie chce wypowiadać, która marka jak tam do tego podchodzi. Niemniej jednak rozmowa jest możliwa. Z kanionem już nie ma o czym rozmawiać, tyle i koniec. nie. Yy, także aerodynamiczna rama. Nie jest to jakiś ciężki kloc. To trzeba też przyznać. Kanion ma talent do robienia w miarę lekkich rowerów. 7,95 to naprawdę jest przyzwoicie i masz takiego aeroda za 16 tysięcy tam z kawałkiem z lekką ramą. Na kołach Reynolds, zintegrowanie linek jest takie jak widzicie, czyli jest przyzwoicie, no, tak jak można zintegrować linki nie pakując wszystkiego pod mostek i w główkę sterową. Koła Reynolds GP5000, bardzo fajne opony, czyli nie jest tu przyoszczędzone, na niczym jeździłem na tych kołach i jeżdżą one bardzo fajnie i są wyjątkowo odporne na boczne podmuchy wiatru, no, naprawdę mogę Wam to potwierdzić, jeździłem na, na bardzo wielu modelach kół karbonowych. Łącznie z Zipem 404, nie wiem, z Reynoldsem różne modele, DT, Korimy, yy, było tego trochę, Fulcrumy, Campagnolo, naprawdę sporo. Bardzo fajnie się zachowują na bocznych podmuchach wiatru, to mogę Wam potwierdzić. Yy, tar tarcze, tutaj mamy z grupy 105. Yy, I cóż, yy, jeśli chodzi o sztycę, no to też jest ta, taka sztyca z minimalną yy, po prostu pochłanianiem yy, drgań. I sprawdźmy tylko jedną istotną rzecz. Czy ta geometria w kanionach zmienia się w zależności od wersji modelowej? Nie, no jest podobnie. Także generalnie w kanionie mamy taką sytuację, że jest to podobne i zostaje nam jedna seria do omówienia: Endurace i szosowe rowery Endurance. To się przekłada na serię. Endurace w kanionie. tu mamy modele dla kobiet o których żeśmy już trochę mówili i weźmy sobie jakiś rower Endurace na tarczach jeden z moich kolegów jeździ na Endurace i mówi, że mu tam wszystko pasuje dobra, czyli bardziej zrelaksowana geometria większa baza kół jak to w rowerach Endurance'owych to widać tutaj w ogóle po budowie tego roweru po tym jak widelec jest poprowadzony podległości po koła od ramy na różne sposoby można sobie to zweryfikować 10900 zł, jeśli chodzi o taki rower, winszuję sobie SRAM, przepraszam, Canyon za niego. I zobaczmy jak to wygląda. DT Swissa 8,5 kg waga, czyli trochę ten rower waży. No ale i cena nie jest wygórowana. 105 grupa, fajna podziałka na sztycy, to zawsze ułatwia ustawianie roweru. Nie rozumiem jak można sztyce wyprodukować bez podziałki, a są tacy producenci i jeśli chodzi o zalety, no, tam, które podaje Canyon to wiadomo, że grupę to trochę takie niemieckie jest, w Niemczech jest grupa bardzo ważna w Niemczech to są jeden z niewielu krajów, gdzie się sprzedaje rowery na bardzo wysokich grupach i aluminiowych ramach ja tego trochę nie rozumiem dla mnie zawsze jest najważniejsza rama, wolę mieć Tiagrę i karbonową ramę ale Niemcy tacy są, nic na to nie poradzisz koła DT Swiss 1850 spliny i kompletna grupa 105 i 105. Dalej, jeśli chodzi o geometrię, no to zawsze najważniejsze co macie do sprawdzenia w geometrii, jeżeli szukacie tego, tej proporcji, czym jest ten rower, to jest sprawdzenie staku i reachu Już tutaj Wam to ogarniam. Mamy. 532 na 370. No to jest mega wyprostowana pozycja. Zobaczmy dokładnie. Specjalnie dla Was to policzę. 532. 1,44. No, jest to wygodny rower. Co nie ma o czym rozmawiać, jeśli chodzi o taką pozycję. Na takim też rowerze pamiętajcie, bo czasami problemy te z pozycją dotyczą ludzi, którzy kupili sobie rower, który nie jest dla nich. Po prostu ta pozycja jest nie do ustawienia na tym rowerze, a oni się uparli, że będą jeździli na rowerze Aero na przykład. No jak kupisz sobie takie BMC Time Machine Road, to musisz być super wysportowanym gościem, żeby tam sięgnąć w ogóle do kierownicy nie? w trakcie jazdy. Ja mam takiego kolarza, który to właśnie robi i on się ogarnia, ale on jest wysportowanym facetem na maksa. Nie? I taki, taki jest Łukasz i jemu to pasuje. No i tyle w temacie, także to nie dla każdego jest wszystko po prostu, to nie jest, nie jest taka historia, także ten Endurace jest też ciekawą serią Endurance'owych rowerów od Canyona, które mogą znaleźć klienta i zobaczmy sobie jeszcze, żeby mm, czymś to uatrakcyjnić na koniec, weźmy sobie jakiś taki trochę droższy model, no na przykład ten CFSL8. Zauważcie, tu są też oznaczenia na stronie Canyon'a, nowy, dostępny, niedostępny, to wszystko tu jest, oni się komunikują z Wami w taki sposób, tak jak Wam mówiłem, bo innej metody nie mają Także dla nich tutaj to co napiszą tu, to jest wszystko co są Ci w stanie powiedzieć nie? To jest nietypowe dosyć 794, dalej mamy yy, taka waga w rowerze za 17 tysięcy złotych, to jak na kaniona, to jest dosyć ciężki rower bym powiedział Ultegra grupa, ale zobaczmy, która. 80-50, czyli hydrauliczna grupa DI2. Tak jak mówię, fajny napęd, ale coś tu waży. Zobaczmy, co. No, prawdopodobnie koła, także są to ok, tak jak tu piszą, nowoczesne tubles i tak dalej, ale swoje ważą, nie oszukujmy się. Fizika siodełko. To jest też w Canyonie dosyć fair, że oni naprawdę używają topowych marek jako wyposażenie tych całych rowerów. Nie zmienia to jednak faktu, że sercem roweru jest Rama. A tych Canyon no, po prostu ma swoje projekty, oczywiście to są ich projekty, mają, mają sukcesy w tym zakresie, choćby taki Aeroad to jest Rama, ta najnowsza jest opracowana we współpracy ze Suicide'em czyli z mega kozakami zajmującymi się Aero, którzy uczestniczyli w projektach QDT Swissa i tak to się prezentuje wszystko. Cóż mogę Wam na koniec powiedzieć? No jest to, ten model sprzedaży trzeba akceptować i lubić. Myślę, że ludzie mają coraz mniejszy problem z tym, bo związane jest to z prostą rzeczą, że ogólnie no dzisiaj kto z nas nie śmiga co drugi dzień do paczkomatu po coś, kto z nas nie, nie, nie korzysta z tego typu usług? Ja osobiście zakupy na miejscu robię tylko w sklepach spożywczych, Ja wszystko inne kupuję przez internet. Może jakieś ubrania, jeszcze ewentualnie, no i rowerowe gadżety, bo lubię pójść gdzieś tam, gdzie są ci moi koledzy, którzy prowadzą takie sklepy. No to tak, ale generalnie cała reszta idzie przez Meta, paczkomac tutaj aż furczy, i dlatego ten Canyon jakoś tam się odnajduje jest popularną marką. I jest marką, y którą można rozważać no, przy wyborach rowerów. Geometrie ma jakieś nieprzegięte, to jest dobra informacja. Ma fajną serię rowerów dla kobiet. Ma bardzo bogatą w ogóle, ma mega ilość tych rowerów w ofercie. To jest niespotykane generalnie w branży. Mało która branża robi takie ilości y Oferuje taką ilość Rowerów w swojej palecie Produktowej I tak bym to podsumował Jeżeli dotrwaliście do tego momentu To bardzo Wam wszystkim za to dziękuję Pamiętajcie o subskrypcji Przypominam też, że toczy się konkurs Ze Specjalizedem pod filmem Z Kruxem, czyli z najwyższym Gravelem świata Do zobaczenia w następnych odcinkach I do zobaczenia w Sobótce, jutro na wyścigu Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć